Witam, tu Onui 2. Dzisiaj województwo śląskie. Jeśli film Ci się spodoba, pamiętaj o łapce w górę. Jeśli chcesz natomiast zostać na dłużej, pamiętaj o subskrypcji, gdyż to motywuje i zachęca do dalszych nagrywek. W związku z tym, że od poniedziałku, czyli od 19, który już był, 19 października, czyli ten tydzień, bo wy to w piątek widzicie, więc ten tydzień cały już był zdalnego, przynajmniej u mnie, bo u was mogło być hybrydowe i mogliście iść ze szkoły. Natomiast u mnie po prostu jest całkowicie zdalne, bo jestem w czerwonej strefie. No właśnie, jestem od poniedziałku na nauczeniu zdalnym, być może zagospodaruję sobie na tyle czasu, by nagrywać trzeci odcinek w tygodniu. Postaram się, zwłaszcza, że jeszcze nie mam wszystkich godzin, bo niektórzy nauczyciele mają problemy z internetem, więc jest duża szansa, że po prostu będzie wchodził trzeci odcinek. Najprawdopodobniej w niedzielę. I oczywiście chciałbym, żeby też była jakaś interakcja z wami, taka większa, dlatego proponuję, żebyście to wy dawali komentarze. I wtedy ja z tych komentarzy jakby ponagrywam. Oczywiście nie chcę jakieś sensowne, nie takie, że na przykład prowadzę historyczne, polityka, gry takie bardziej wojenne, strategiczno-wojenne, lub po prostu strzelanki i nagle ktoś mi wywali z, nie wiem, z jakąś dziwną grą, typu ubieranie, no, tak dalej, się, na przykład. Jakieś absurdalne. Na pierwszy ogień pójdzie GeoGuessr, bo już mam propozycję właśnie z komentarzy o GeoGuessr, więc spodziewajcie się go w najbliższym czasie, jeśli mi wystarczy czasu. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że jakby naprawdę, no przepraszam, jeśli komuś by to przeszkadzało, ale niestety muszę popijać, po prostu muszę popijać, bo moje gardło już nie wytrzymuje. Niestety zdalne nie pomaga w tym, bo nadal trzeba mówić dużo. I no i po prostu, no, jeśli komuś to naprawdę przeszkadza, no to przepraszam, no ale cóż, no jestem zmuszony, po prostu bym nie wytrzymał nawet nagrać tego jednego odcinka. Dobrze, no to po ogłoszeniach parafialnych przechodzimy do odcinka. Dzisiaj, tak jak mówiłem, województwo śląskie, a materiału jest dość sporo. Województwo śląskie zamieszkuje w przybliżeniu 4 518 000 ludzi, natomiast powierzchnia wynosi przybliżenie 12 333 km2. Województwo śląskie graniczy z województwami opolskim, łódzkim i świętokrzyskim i małopolskim, natomiast tworzy również granicę państwową z Republiką Czeską, może i ze Słowacją, chyba. Pewno z Czechami tworzy. Kurczę, nie zapisałem sobie, czy ze Słowacją tworzy. No niech to teraz powiesz. Na pewno z Czechami tworzy. Województwo śląskie składa się głównie z Górnego Śląska oraz Małopolski. W województwie śląskim znajduje się 36 powiatów, w tym aż 19 miast na prawach powiatu. Stolica województwa Katowice, były stolica województwa Bielsko-Biała i Częstochowa. A propos, ta mapa właśnie pokazuje historię przemian województwa śląskiego na przestrzeni lat. Tak, no i jest legenda oczywiście. Oraz miasta, które nie były stolicami województw, przynajmniej w PRL-u, a nie są, tak jak Katowice, a mianowicie Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Rybnik, Żory i Jastrzębie Zdrój. Jest to naprawdę dużo. Oraz 167 gmin, w 49 miejskich, 22 miejsko-wiejskich oraz 96 wiejskich. Województwo śląskie powstało w 1999 roku, jak każde z następujących województw: katowickiego, bez gmin powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego, jedna gmina, bielskiego, bez gmin powiatów suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego oraz województwa częstochowskiego, bez gmin powiatu oleskiego, radomszczańskiego, pajęczańskiego i włoszczowskiego. Obecnie wojewodą jest Jarosław Wieczorek z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast marszałkiem jest Jakub Chełstowski, również z Prawa i Sprawiedliwości. Podział mandatów w sejmiku wygląda następująco. 22 mandaty ma Prawo i Sprawiedliwość, 20 ma Platforma Obywatelska, tudzież Koalicja Obywatelska, 2 ma SLD, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem, jeden ma PSL. Nie pytajcie, jak to się stało, że PiS tutaj ma większość, że PiS ma swojego marszałka.
On się sam zaczyna zastanawiać, jak oni to zrobili, z kim poszli na układ, ale chyba z PSL. Nie sprawdzam. Czas na komunikację. Przez województwo śląskie przechodzą dwie autostrady. A1, czyli północ-południe, Gdańsk, Toruń, Łódź, Częstochowa, Gliwice, granica z Czechami. Oraz A4, granica z Niemcami, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, granica z Ukrainą. Obie te autostrady krzyżują się na węźle Gliwice-Sośnice. No jakby krzyżują, że no, to jest miejscu są po prostu. Jest węzeł, który łączy te dwie drogi. Jakby, no, tak jakby potocznie krzyżują. Który jest jednym z największych w Europie, a według niektórych statystyk jest największym w Europie. Chociaż wątpię, bo to tylko 5 zjazdów. Jakby połączenie dwóch węzłów z 5 zjazdami to nie jest jakoś super dużo. Znajdują się tu również 4 drogi ekspresowe: S1 od A1 przez Katowice, Bielsko-Białą, granica z Czechami, S11 Koszalin, Poznań, Tarnowskie Góry, S52 Cieszyn, Bielsko-Biała, Kraków. Z małym przerywnikiem na S7, tam już na Małopolsce, oraz S86 wewnątrz Śląska, droga szybkiego ruchu, tam łączy Katowice z chyba Sosnowcem, ale no tak, wychodziłoby na to, że Sosnowce, ale no po prostu to tam jest tyle tych dróg, że no, naprawdę można się pogubić. Jeśli ktoś nie ma dobrej orientacji z mapą, to o matko, to lepiej nie jechać na Śląsk. Oprócz dobrze rozwiniętego ruchu drogowego, bardzo dobrze rozwinięty jest ruch kolejowy. No, co jest logiczne, ze względu na to, że kiedyś jako przemysłowy, chociaż nadal w części jest, w dużej części jest przemysłowe, jakby, no, tworzy po prostu, stworzyli dużo kolei, jakby linii kolejowych, po prostu torowiska. Jak powiem, że czynnych jest aż 35 dworców na 72 w Polsce, to jest dużo. Oczywiście te 35, jakby, czy one są jeszcze czynne, tego nie, jakby one są czynne, były na rok 2013, więc mogli jakiś zamknąć. Nie zdziwiłbym się, gdyby parę nawet zamknęli. Oczywiście jeszcze znajduje się lotnisko Katowice-Pyrzowice oraz kanał Gliwicki, łączący Gliwice, w którym znajduje się port, z Odrą, i widać go na mapie, tutaj Gliwice, Kędzierzyn, Koźle. Jakby, no, część z tego to jest właśnie kanał Gliwicki. Czas na sport, czego będzie dużo, naprawdę wymieniam tylko, oprócz piłki nożnej wymieniam podstawowe kluby. To tak, w piłce nożnej najbardziej utytułowanymi klubami są Ruch Chorzów, 14 Mistrzostw Polski, 3 Puchary Polski, Górnik Zabrze, 14 Mistrzostw Polski, 6 Pucharów Polski, Polonia Bytom, 2 Mistrzostwa Polski, Piast Gliwice, Mistrzostwo Polski, Sząbierki Bytom, Mistrzostwo Polski, IKS Katowice, 3 Puchary Polski, Zagłębie Sosnowiec, 4 Puchary Polski, AKS Chorzów, Wicemistrz Polski, ten pierwszy FC Katowice, wicemistrz Polski, GKS Tychy, wicemistrz Polski, Odra Wodzisław Śląski, trzecie miejsce oraz półfinał Pucharu Polski. W innych sportach: Górnik Zabrze, PGNiG Superliga Mężczyzn, KPR Ruch Chorzów, PGNiG Superliga Kobiet, GTK Katowice, INKS Dąbrowa Górnicza, Polska Liga Koszykówki oraz z siatkówki Warta Zawiercie, Skrabeł Chatów, GKS Katowice, Strzelbski Węgiel i MKS Będzin Plus Liga i wiele innych klubów z najwyższych lig i zaplecz najwyższych lig. Naprawdę, tego jest dość sporo. Ja to po prostu teraz wziąłem na jeden tchu, zrobiłem. Więc jakby no. Dlatego naprawdę, no i tak mógłbym jeszcze mówić o różnych rzeczach. Dobra, czas na ciekawostki. Na szybko jeszcze powiem o jednej ciekawostce właśnie ze sportu. Ogółem właśnie dużo tych mistrzostw Polski jest łącznie zdobytych, bo tylko przez wymienione kluby to jest 28, 30, 31, 32 mistrzostwa Polski. No. Co daje dużo. A to jakby jest tak naprawdę, to wszystko znajduje się tylko w Górnośląskiej, Metropolii Śląsko-Dąbrowskiej, jak to powinno się nazywać. Zaraz powiem dlaczego. No, to jest bardzo dużo. 32 mistrzostwa i tak naprawdę one się znajdują w Chorzowie, Zabrzu, Bytomiu, Gliwicach. No i tyle. No, dużo. Dobra, a takie już właściwe, czas na jakby to też była ciekawostka, więc jakby wrzucę do kategorii ciekawostki. II Rzeczypospolitej, Województwo Śląskie.
Miało tak szeroką autonomię, że posiadało nawet własny sejm. Na tej mapie województwo śląskie z II Rzeczpospolitej zaznaczone jest obszarem zakreskowanym. No, po wojnie PRL i tak dalej zostało zniesione do rangi województwa, jak inne, czyli zwykłe województwo samorządowe. No. Obecnie, inną ciekawostką jest to, że w województwie śląskim obecnie jest więcej miast na prawach powiatu, konkretnie jest ich 19, tak jak wymieniałem wcześniej, niż samych powiatów, jest ich 17. Inną ciekawą rzeczą jest czasami wręcz rozpadanie się miast na prawach powiatu. Jeśli chcecie o tym więcej, to dajcie znać w komentarzach, wtedy poopowiadam o tym. No i wtedy będzie taki specjalny odcinek, też może na niedzielę wrzucę, taki właśnie jeszcze bardziej pogadankowy o rozpadaniu się miast, pokażę po prostu jakie miasta, no głównie właśnie śląskie się rozpadały. No i głównie jakby nie te centralne, te, które znajdują się w samym centrum metropolii śląsko-dąbrowskiej, a takie Tychy czy inne. A co do metropolii śląsko-dąbrowskiej, dlaczego taka nazwa? Ponieważ Dąbrowa Górnicza, że Sosnowiec znajdują się już w Małopolsce historycznej, natomiast na Śląsku, no raczej od właśnie od tej linii trochę bardziej na zachód. No. I dlatego jakby, no dlatego widzicie, że to jest śląsko-dąbrowskie województwo, to takie jest razem z Opolem. To nie wiem, co to jest za kolor, to jest chyba morski. Ale nie wiem, szczerze. No. I dlatego jakby... jakby po prostu. Jest to ciekawe zjawisko, jakby rozpadanie się województw, a samo połączenie Śląsko z Małopolską jest też również ciekawe. Jak chcecie, poopowiadam o tym, ale dajcie znać w komentarzach. Natomiast długi odcinek, choć myślałem, że będzie dłuższy od Mazowsza, ale no trochę poskracałem. No... jest to w końcu potężne województwo. Ja już się z wami żegnam. Zachęcam oczywiście do łapek, subskrypcji, komentarzy i tym podobnych. Natomiast żegnam się z wami do następnego. Życzę miłego dnia, chociaż to już, jak wy to widzicie, to już będzie 17, to tam miłego wieczoru. Już też może to oglądać w sobotę. Nieważne. Miłego, co tam macie, smacznego, jeśli coś tam jecie. I do następnego, najprawdopodobniej w niedzielę pojawi się odcinek, jeśli nie, to znaczy, że następny po niedzielę, jeśli w ogóle będzie. Jeśli nie będzie, to powiem. Do następnego, cześć!